Judyta, Judyta, nie zobaczysz tym lepszym. Moja dziadko, pani koleżanko. Zleć jej! Pomagajcie mu! Machaj mu! Cóż, niedziela rano, poranek rozpoczynam od tego, że najpierw mielę sobie kawę, młynkiem do kawy, oczywiście. Więcej nie trzeba, ja lubię grubo mieloną. I to jest drobna pasza, która zaraz trafi jako druga porcja, pierwsza już poszła. Do moich Teksasów i kolorowych japońskich. One mają już tydzień, szpiórka dostają i siedzą na razie razem. Niech sobie tutaj rosną. Było kiedyś pytanie na temat tego, co zimą. No zimą to plany przedstawię później, bo są i jest kilka wersji. Natomiast jeśli chodzi teraz, to tak, na dole tam jest mata grzewcza, na górze jest żarówka LED plus zwykła żarówka druga. Jakby było bardzo zimno, nie wiem, miałaby znowu spaść temperatura do, nie chcę już tam strzelać, ale do 7-8 stopni w nocy, tak jak było to w lipcu, no to wtedy odpalam im jeszcze tą drugą żarówkę. A dodatkowo jutro, najdalej pojutrze dojadą do mnie żarówki takie kierunkowe, promiennikowe, które po prostu będą nagrzewać dany obszar podłogi i wtedy poprawię tutaj to oświetlenie właśnie na takie żarówki, no te halogenowe, tak to nazwijmy. Szyba brudna, bo strasznie brudzą, no ale nic nie poradzę, czekam, niech się napiją, niech pojedzą i wtedy wymienię im wodę w poidełku, bo już jest brudna, bo nabrudziły. Ogólnie na samym dziobie przenoszą bardzo dużą ilość jedzenia do wody, więc ta woda się brudzi, nawet jak jest poidełko postawione wysoko. No ale cóż, no tak to już jest, że tak czy siak trzeba codziennie przyjść i wymienić. Ale jadą do mnie również pojdełka smoczkowe dla drobiu, właśnie takiego malutkiego. Myślą, że to rozwiąże mój problem z częstymi zmianami wody. I pułapek, no to tutaj jest już ta moja pułapka z przerobionym światłem na światło LED. Są trzy diody LED spięte szeregowo, podpięte pod zasilacz 12V razem z wentylatorkiem, tak żeby było wszystko pod jedno źródło zasilania. Działa to bardzo fajnie, łapie te komary równo. No i też wiadomo, inne owady też, ale no przede wszystkim komary. No ale było pytanko o sposób na muchy, tak? No to nie ma lepszego sposobu na muchy jak butelka obcięta z takim czymś w formie lejka. No i na dole odrobinę obornika i wody, tak, która fermentuje. Nie czuć tego tak jakoś bardzo, na pewno mniej niż od przepiórek czy od czegokolwiek innego, czy nawet, no nie da się tego porównać. Ten zapach wcale nie jest mocny, bo otwór, z którego się to wydobywa, jest dosyć mały i dosyć szybko się rozwiewa, aczkolwiek no muchy wchodzą i topią się. Spróbuję to nagrać, aczkolwiek no jak przyszedłem rano, to tam takich podtopionych w środku było naprawdę sporo. Tylko tyle, że no co, no przestawiałem klatki i tego tak już nie widać. Nie wiem, czy to w ogóle będzie ujęte. One wchodzą i się topią. I najlepiej zrobić tak, żeby ten lejek był dosyć płytko wsadzony, tak? Żeby one zaraz po wyjściu tam miały utrudnione wyjście, bo jeśli lejek będzie, końcówka tego lejka będzie wysoko nad wodą, nad tym bajorkiem, to one prędzej czy później znajdą wyjście. Jeśli będzie nisko, to najczęściej utopią się po prostu. Jeszcze chwilę temu było kilka w środku, ale też już widzę, powpadały. No z 20 sztuk tam się spokojnie przez ranek złapało. Jeśli chodzi o moje przepióreczki, no to odzyskały już całą klatkę.
te chińskie stąd zabrałem. Natomiast jeśli chodzi o pojdełko, no to założyłem tutaj pojdełko takie automatyczne dla drobiu. Przyjechały w końcu w piątek. No nie powiem, fajna sprawa, bo napełniam taki duży zbiornik z wodą i one mają tej wody pod dostatkiem na długi okres czasu. Tylko co? No tylko ten sam problem, no przychodzą i brudzą wodę jedzeniem ze swoich dzióbków, tak? Na to wygląda, bo nawet jeśli jest wszystko czyste i nie ma nic na podłożu, no to i tak nasypią do środka. Chociaż jak się biegają, ganiają, to i tak zawsze tam jakiegoś piachu mi nasypią i no codziennie muszę przyjść i taką dużą dmuchawką odessać tą wodę z tego pojdełka, aby po prostu miały czystą. Boję się, żeby po prostu coś nie zaczęło tam fermentować, psuć się i im nie zaszkodziło. Jajka na szczęście wszystkie znoszą w tym samym miejscu, czyli do tego domku wchodzą i tam je znoszą, więc nie ma problemu. Karmidełka mają dwa, ale to tylko i wyłącznie moja fanaberia, w zupełności wystarcza im te jedno. Jak zasypię do pełna, to na tydzień mam spokój. No i też jajeczka już zebrałem. I jedna z tych pułapek też została przeze mnie przerobiona właśnie, żeby była z jednego z źródła zasilania. Tu są 4 LEDy i można zasilać ją maksymalnie 18 V. No 19 teoretycznie. No i komarów łapie się mnóstwo tutaj przy tej klatce z przepiórkami, bo wiadomo, przepiórki też wabią te komary. Mówię, a zawsze trochę mniej tych dziadów będzie w okolicy. Pomidorki dojrzewają, co nieco tam zbieram. Kartofelki wczoraj też kopałem, bo robiliśmy kociołek taki na wypasie z żeberkami. Wyszedł fantastycznie. Aczkolwiek wczoraj i zapowiada się, że dzisiaj też będzie pogodowa tragedia, bo jest 1600 stopni w cieniu. Najpierw 2 dni ostrych ulew, bo po prostu beczki po kilku minutach przelewały się górą. Natomiast no ziemia jeszcze wczoraj na wieczór była mokra. Jeszcze gdzieś tam na trawniku rozgarnąłem trawę, to było widać, że jest mokro. Natomiast podejrzewam, że po takim dniu jak dzisiaj to już fest odparuje. Zebrałem wczoraj wszystkie pomidorki, które tam gdzieś dojrzewały na sałatkę, ale myślę, że już dzisiaj też kolejne zbiorę. Przynajmniej te koktajlowe, bo one szybko dojrzewają. Ale tutaj należałoby już przyjść i coś zacząć podlewać z powrotem. Ogóreczki kończą żywot na tej siatce. No i plan jest taki, aby spróbować odzyskać tą siatkę. Ładnie poobcinać, tak aby jej nie wyrzucać do kubła niepotrzebnie, tylko żeby została już. No bo szkoda plastik pakować w większych ilościach w kubeł. Habanero dojrzewają. I trzeba przyznać, że papryką, no dopisuję tutaj, tak zawzięcie jechałem kosiarką, że kablem zaczepiłem i zerwałem kilka sztuk takich małych, ale i skorpiony, tak, widać, że są, rosną i trawka cytrynowa nagle zaczęła się rozrastać, jak się pogoda poprawiła, że w sumie teraz to wszystko zaczęło iść, jest ciepło w nocy, nawet bardzo ciepło, w dzień też słońca nie brakuje, było trochę takich deszczowych i to wszystko wystartowało, zaczęło rosnąć. Kabaczki, cukinie, wszystko nabiera masy, więc jest przyjemnie. I brzoskwinie, tak się spompowały 2 dni. No oczywiście niektóre pomidory nam popękały, no bo zbyt szybko to szło. Muszę otworzyć szklarnię i chyba zaraz, mimo że jest niedziela i tak dalej, zbiorę się sobie i no zrobię tutaj jakąś siatkę, żeby można było to wietrzyć. Albo stawię tutaj jakąś zasłonę, taką, żeby po prostu te przepiórki nie wyskakiwały. Nie wyskakiwały, tak. A jednocześnie, żeby tutaj był lepszy przewiew, bo może się zrobić gorąco przy tej pogodzie. Wiadomo, tutaj słońca takiego bezpośredniego wiele nie ma. Tutaj też pojedyncze pomidorki zaczęły dojrzewać. Już też stąd zbierałem, zrywałem. Ale w tym roku, no przyznam szczerze, no szału u mnie w szklarni nie będzie. Jest to po części też moja wina, ze względu na to, że no należało odcinać te korzenie sukcesywnie, porządnie od tuj. Nawet wykopać rowek wzdłuż szklarni na głębokość 30 cm i wpakować tam jakąś przegrodę z folii takiej oczkowej. No cokolwiek, co by zatrzymało te przerastanie. Nie zrobiłem tego, no i to był błąd.
Zwłaszcza, że tutaj światło jest ograniczone i to przez ten żywopłot i przez szklarnię, a jeszcze do tego wszystkiego no bardzo mocno składniki odżywcze pokradło mi. Lampa trochę pomogła, nawożenie już w trakcie też, ale nawet nie mam co tutaj podwiązywać tak za bardzo. No, plączę te pomidory, bo są wysokie. Liście musiałbym tu z dołu już zacząć obrywać, no bo jakby nie patrzeć, połowa sierpnia, więc też nie wierzę w to, że lato w tym roku będzie piękne i się przeciągnie nie wiadomo jak długo. A bardziej bym powiedział, że wierzę w to, że, no, że ta pogoda się może szybko zepsuć i nagle przyjść zima i po wszystkim. No ale taki sezon. Muszę tam zerwać. Widzę, się gdzieś czerwieni ładny pomidorek. Ale to dobra, za chwilę przyjdą. I chyba zaraz uruchomię linię, niech podleje troszeczkę, bo może nie jest jakoś bardzo sucho, ale już zaczyna ziemia wysychać. A przepiórki tutaj fenomenalnie ryją. Przekopują wszystko bardzo dokładnie. I fajne są, bo są takie, umówmy się, przyjacielskie. O, przychodzą. Jest tu ich sporo. A jeszcze chciałbym powiedzieć, że wraz z końcem czereśni na drzewie lis i kuna nie przyszły więcej. Czyli prawdopodobnie obawy, przynajmniej chwilowe obawy o przepiórki w moim przypadku no były nieuzasadnione, bo te lisy i te kuny przygodziły nażreć się czereśni. Gdy znikła ostatnia czereśnia z drzewa, tak już więcej na monitoringu nie zaobserwowałem, aby przychodziły. No i przez te przepiórki też nakręciłem się strasznie mocno na kury. Ja już mam we łbie nawalone. Dobra, na razie, cześć. Przeniesiemy się w inne miejsce, zobaczymy co tam jeszcze słychać. Fajne jest to, że w ten rok będzie znowu fajnym rokiem na brzoskwinie i będzie ich sporo. Może uda się nawet zrobić coś ekstra, jakieś słoiczki. Tam widzę, że mam jedną zgniłą, więc ją spróbuję usunąć, aby od niej się nie zarażała następna. Ale to jest pierwsza, którą w ogóle zaobserwowałem, żeby była zepsuta. Wszystkie pozostałe były ładne. Jeżyna też świetnie obrodziła, ale kurczę, no ciężko tam wchodzić, ciężko ją podwiązywać. Coś muszę wykombinować takiego, aby te podpory były mega solidne i łatwe do podpierania tych jeżyn. Albo po prostu zrezygnować i tu zrobić sobie ścieżkę i w przyszłym roku już tutaj nic nie sadzić wzdłuż skrzyni, a zrobić po prostu możliwość przejścia. No i tak, no i chyba tak będzie najlepiej, ale to do przemyślenia. Ogród, nawet trawy nie wypaliło przez ten deszcze, bo ziemia mokra. Przepióreczki te malutkie przeniosłem tutaj. Częściowo przerwaliśmy buraczki na botwinkę. Ale tutaj jest obraz na razie nędzy i rozpaczy, bo ta ziemia bardzo szybko przesycha, wymaga więcej, no więcej próchnicy. W tym roku trzeba będzie to mocno pocisnąć i poprawić. No i co? No i tyle. Jabłuszka spadają, pojedyncze sztuki. Kwaśne jak nie wiem co, ale dzieciom smakują, więc spoko. Natomiast tutaj oczko poprawione. Mięta jak widać pod wodą rośnie, nie wiem jakim cudem. Jak to się stało, że ona tam tak rośnie? Karpie by ją wciągły? Nie wiem. Ale przynajmniej wiem gdzie znikła. I pompkę trzeba było już włączyć, niech tą wodę trochę filtruje. Dalej woda schodzi, dalej nie utrzymuje się wyżej niż wcześniej, tylko tyle, że po prostu poprawiłem tą linię brzegową. Gdzieś prawdopodobnie jeszcze w którymś miejscu jest przebite i po prostu nie jestem w stanie tego zlokalizować. No trudno. Będzie takie płytkie bajorko, które poprawię w przyszłości. Albo nie wiem co. Strasznie mi żal teraz wszystko zdejmować, rozbierać, przebudowywać. A z drugiej strony znam siebie, jeśli przyjdzie pora na przebudowę, to te oczko już nie będzie takie. Będzie na pewno dużo większe i pochłonie mi znowu dużą część ogrodu, bo zrezygnowałbym wtedy z wystroju zieleni z tyłu. Nawet z kosztem wszystkich tych drzewek zostawiłbym sobie tylko te tuje, żeby tam trochę ogród odsłonić. No a zrobiłbym tak, żeby można było nawet jakiegoś karpia na święta wpuścić i żeby zachodziło gdzieś tutaj. A z drugiej strony też korci mnie, żeby przesunąć oczko bardziej w prawo, czy nawet tam w narożnik
I może tutaj coś jeszcze postawić, jakąś szklarenkę, jakąś, nie wiem, może kurniczek. No, jest dużo możliwości. Mały ogród, ale jak się przemyśli to i poukłada jak należy, to może coś z tego fajnego jeszcze zrealizuje. Na razie to cieszę się chociaż tym, że porobię sobie ostrych sosów tabasco, bo papryka ostra, no jak nie wiem co, nie, już nie będę kombinował, ale pali fest. Mimo że lubię ostre, to jest habanero dla mnie, to już jest zbyt wysoki poziom ostrości, jeśli chodzi o zjedzenie jej tak o. Ja ją mogę użyć do potraw, mogę z niej zrobić sos, do rosołu lubię, ale nie do zjedzenia bezpośredniego. A, miałem pokazać. Tyle, że zaczął się rozwijać i rosnąć. Jeden, tutaj drugi melon i zaczął krzaczek usychać. Momentalnie, jak tylko się pojawiły melony, tak. O, to jest to, co mówię, te mróweczki. I tak cały melon zaczął się zwijać. Natomiast arbuz, coś tam rośnie. Może nie będzie zbyt wielki, ale przynajmniej może dojrzeje. Życie. Widać ewidentnie, że skrzynki też wymagają poprawy, jeśli chodzi o nawożenie i no ten taki świeży kompost. No dobra, można było posadzić tylko i wyłącznie cukinie i pewnie by bardzo ładnie rosły, tak? Truskawki zresztą też fajnie rosły w tym roku. Będzie sporo przerywania ich. Tak szybko puszczały pędy, że powłaziły mi nawet do doniczek z paprykami, które tu rosły. O. A to co się stało? Też dzieci biegają i czasami któreś coś tam z rozmachu oberwie, no niestety. Ale myślę, że jakby tak same cukinie rosły w tych skrzyniach, to pięknie by obrodziły. I tak coraz bardziej myślę, żeby nie kombinować za bardzo, a na przyszły rok głównie skupić się na tych warzywach, które najbardziej potrzebujemy. Czyli wiadomo, rządek, dwa rządki cebuli, do tego dużo cukinii, pomidory, ogórki. No i teraz posmakowaliśmy tych ziemniaczków z ogródka i znowu jest taki dynamacik, że fajnie by było mieć większą grządkę ze ziemniakami. I chyba po prostu tutaj już ten skwerek, gdzie ta ziemia jest taka dosyć przeszczysta, szybko przesycha. Na przyszły rok tutaj gdzie jest klatka, może mikrokurniczek, klatka bardziej w prawo. Oczywiście mikrokurniczek z wybiegiem na 4-5 kurek, a tutaj poletko ziemniaków. I to tak, taki pomysł jest i prawdopodobnie zostanie zrealizowany. Im już wodę wymieniłem, jedzenie nasypałem. Tu oczywiście też zrobiłem, wszystkie klatki już przygotowałem, tak właśnie z tymi poidełkami automatycznymi, nie wiem czy to widać, tam z tyłu są. Pojemniczki te zasypowe, tutaj w tym jest domek. Tu brudne, jeszcze do mycia wiadro, ale właśnie sprawdzałem teścik i bardzo dobrze się spisują do podpinania takie kraniki. Jak płaciłem złoty 80 zł za sztukę. Można wyłączyć zasilanie albo uruchomić. I wydaje mi się, że zainwestuję i do wszystkich, że tak powiem, poidełek zrobię właśnie takie, takie złączki. Nie jakieś tam wkręcane, wpinane i tak dalej, jak wcześniej, ale te, bo to jest najwygodniejsze i proste w montażu. Dobra, bo się rozgadałem, wiadomo, a nie ma tak naprawdę co pokazywać. Ja też jestem zadowolony, bo po półtora tygodnia czekania odzyskałem samochód, który poszedł do naprawy przez jakiegoś zwierzaka, który poobgryzał przewody. No ale tak to czasem bywa. Dobra, cześć, na razie. Spadam, bo po prostu pogoda, którą mamy w tej chwili, czy w cieniu, czy w słońcu, jest nie do przeżycia dla mnie i leje się po mnie po prostu, jakbym stał w deszczu. Cześć i na razie. Hej, miłego dnia, miłego weekendu i znośnego tygodnia, jak to mówi Kuba.